Witam wszystkich, z tej strony Piciu. Tu mamy załadowane z Piotrem. Dzisiaj jadę z Piotrem. Fenta, rotora. Header 9-metrowy. Do klienta, gdzieś koło Człuchowa. Czekamy teraz chwilkę za pilotem. Dzisiaj będziemy zajmować u klienta. Jutro będziemy pod załadunek z powrotem. Się ładować dalej. No, przyjechał pilocik i będziemy teraz smykać. Z Piotrusiem, z Fentem, rotorem do klienta koło Chojnic. Paliwie dopiero radyjko odsłychać. Głośno i wyraźnie, od Poznania mamy czysto, wyciągamy się, lewa zablokowana. Mobile w kierunku na Poznań, 3,5 szeroko gabaryt, delikatnie, proszę do prawej. To ty jesteś kapary, to ty nie jesteś kurwa uprzywilejowany, że ty kurwa na lądzie ruchce zatrzymujesz, oślepany. Człowieku, naucz się przepisów, jeszcze jedno słowo, to osobiście wrócę i tobie to wytłumaczę, rozumiesz? No. To ty jesteś mocny tego gabarytu. Koledzy, uspokójcie się i grzecznie jeszcze raz powtarzam do pierwszego kolegi, mówi się przepraszam. Wychowanie nakazuje, paniaczku jeden. Może wyjechać? Panie Felizaka wystawiłeś, co ty jest? Policja czy co? Dokładnie tak, kolego, niespodzianka! Widziałeś? Naucz się przepisów, jeszcze raz powtarzam. Ludzie są niemożliwi. Pozdrawiam na razie wszystkich, powodzonka. Ale niestety chłopaki, uniwersytet parkingowy czasami nie douczaj, że ludziom przepisy. Douczcie się i wtedy się odzywajcie, ok? Pozdrawiam was jeszcze raz. Teraz dwupasmówka, to pilot przejeżdża z tyłu, żeby informować bardziej z tyłu. Możesz wjeżdżać na prawo? Dojeżdżamy do klienta, mniej więcej. Jedziemy przez taką miejscowość, gdzie kurde tak zaczęło padać, że mam nadzieję, że przy rozładunku nie będzie tak padać, bo jest masakra. Nawigacja mi każe tam skrótem jechać, ale klient mówi, że tam są drzewa, że nie mamy tam jechać, tylko kawałek dalej na Sąpólną i od Sąpólna do niego. Na razie przestało padać. Już myślałem, że ostatnio, kiedy się zgrzaliśmy, to teraz będziemy mieli chłodzenie naturalne z góry. Znowu by było niemiło. No mamy nadzieję, że nie będzie padało. Ostatnio to tak grzało, że kamera już miała też dość. Witam. Tu będziesz stawał? Tak. Tak nie opuścimy, a tu elegancko jest warto i... Dobra. Dobry. Jemu tak. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Działek Mateusz. Piciu. Wie pan co, jak będzie wyłaśnie? Nie, cofniemy raz i później tu nabierzesz kaderem i nadal się tam zostawi, nie?
No nie ma problemu. Zobaczymy, bo ja już nawet patrzyłem, jak że może tak? Tu podjadę prosto. Też będzie. To jest tak, żeby panu pasowało, nie? Nie będzie z tym problemu. Nie. Jak trasa? Nie powinno być źle. Nie powinno. W miarę dobrze. Trochę deszczu teraz przepadało tu niedaleko. Przystępulna? Proszę? Przystępulna gdzieś tam pewnie was spotkało, co? W tym, kamień? Kamień krajeński. O, do pani. Dobry wszystkim. A jeszcze słychać, że kurde gdzieś brzmi. Raz miałem akcję taką, że włączyłem się syreny. Duża szerokość i ten. Jechało takie czarne Audi starsze. Trzech łebków w środku, jak się okazało, nie? No. Syreny się włączyły, pach, a oni na środku drogi stanęli, wrotki, nie? Pach. A ja wysiadam za tam, mówię, stójcie, to tylko gabaryty, to nie policja, nie? Nie policja? Nie. Dobra, to wracamy, nie? Nie wiem, czy byli na dziabanie, czy to... Centralnie, nie? To dało im do myślenia. No, dało. Czyli musimy się zacząć za robotę wziąć, żeby z 2 godziny się tutaj wyrobić. Właśnie, bo ja nie wiem, jaki panowie macie tutaj czas przeznaczony, czy nocujecie. Jak najszybciej. Tak, bo nie wiemy, czy jakieś imprezy przygotować. No właśnie, jak będzie jakaś impreza, to zostajemy. Żaden problem. Tak, ja się tylko obrócę, cofnę, żeby rano wyjechać. No, nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania. A stronę słońca. Jakieś krzywy? Ja? Ja myślałem, że gospodarz tutaj, kurde... Zadbamy o wszystko. Żona mnie z domu wygoni. Bez nazwisk może, żeby później nas nie szukali, ale... Piotrek! Zostajemy tu na noc. Imprezę robią. Imprezę robią! Tak. Czekaj! Aha, bo tam jest pod górkę teraz. No. Trzeba tu go cofnąć, tak. Co? No. Poczekaj. Mu podjadę do przodu. Słuchaj, ja mam tutaj do ciebie do wykorzystania kod rabatowy na 200 zł. Do e-sklepu. Do e-sklepu? No. W e-sklepie za 200 zł możemy kupić jaką pojemność? Nie wiem. Od 0,5, tak? Do litra? Dobrze. Nie wiem, czy sprzedają akurat w tym e-sklepie takie flaszki. Wykorzystamy. Dziękuję bardzo.